Chociaż malkontenci mówią, że technologia VR i gry VR to jest chwilowa moda, która na pewno umrze. I no i nie przyjęła się już w latach 90., więc na pewno będzie tak tym razem. Jakoś nie chcę umrzeć, i na pewno duży wkład w to miały obie odsłony gogli PlayStation VR. No ale także myślę, że największy właśnie mają gogle Oculus Quest, znane jako teraz Meta Quest, czyli gogle od pana Jaszczura, które nie wymagają do działania ani konsoli, ani peceta, Google oparte o technologie, jeśli chodzi o procesor i moduł graficzny o technologie mobilne, no ale jak wiemy teraz na smartfonach można już odpalić nawet Death Stranding, Resident Evil Village czy tegoroczny remake Resident Evil 4, więc nikogo nie powinno dziwić, że i na VR nie wymagające do działania żadnych zewnętrznych urządzeń, także mogą wychodzić piękne i rozbudowane gry i taką grą właśnie jest też Assassin's Creed Nexus VR, o którym będę mówił dzisiaj. Obok Resident Evil 4 VR zdecydowanie najfajniejsza chyba pod kątem pokazania, do czego te gogle się nadają, produkcja na meta-questy. Tytuł dostępny tylko na meta-quest 2 i wydanym niedawno meta-quest 3. Ja grałem na dwójce, bo trójkę będę kupował dopiero w przyszłym miesiącu, więc prawdopodobnie wtedy możecie się spodziewać Jakiegoś materiału, w którym będę y, pokazywał różnice graficzne. No ale póki co opowiem Wam, jak to działa na dwójce. Y, przyznam szczerze, że kiedy zapowiedziano ten tytuł, to z jednej strony byłem strasznie podekscytowany, a z drugiej zastanawiałem się, jak bardzo będzie on okrojony. Bo nie oszukujmy się, nawet fantastyczny Half-Life Alyx jednak jest y, FPS-em i te pierwsze osobowe strzelanki najłatwiej jest na. VR zrobić, bo gdzieś tam się trochę poruszamy, ale poza tym to no, celujemy prawda, celowniczkiem i strzelamy do przeciwników. Gdzieś tam to z grubsza przypomina te gry um, automatowe. Oczywiście często są tam jakieś bardziej zaawansowane zagadki, możemy coś chwytać, przesuwać yy, czy używać broni białej jak chociażby w The Walking Dead Saints and Sinners ale gdzieś tam jednak dalej jest to tylko strzelanka, a w przypadku Asasynów, no, są to gry oparte o walce bronią białą, ale przede wszystkim są to gry oparte o eksploracji miasta, o poruszaniu się, o tym parkurze w spinaczkach. Zastanawiałem się, czy da się to dobrze połączyć w grze VR, chociaż, no, pewne te elementy już w innych grach VR widzieliśmy, bo mieliśmy, prawda, gry też o walce bronią białą, mieliśmy The Climbers, bodajże tak to się nazywa, czyli ten symulator wspinaczki, no, i w ten y, Assassin's Creed Nexus VR właśnie wszystko to łączy. Czyli mamy tutaj wątek główny, w którym to jako haker y, niby pomagamy Abstergo, czyli oczywiście templariuszom, y, eksplorować y, nagrania historyczne, prawda, w Animusie, a z drugiej strony oczywiście pomagamy asasynom, żeby tam dokonać sabotażu i wykraść jakieś informacje. Taki jest, powiedzmy, ten wątek współczesny, który zawsze w tych asasynach jest. No, a jeśli chodzi o wątki historyczne, no to tutaj mamy wydarzenia z, powiedzmy, gdzieś z pomiędzy różnych epizodów, które się działy w trylogii Ezio. Wydarzenia z Assassin's Creed Odyssey i z życia Konora z trójki. I z rozmów można wywnioskować, że dzieje się to oczywiście przed zakończeniem trójki, jeszcze, czyli gdzieś to jest tam wplecione po prostu w fabułę tamtych gier, a jednocześnie są to wątki poboczne. W sensie nie ma się tutaj co spodziewać, że dowiemy się jakichś wielkich rewelacji z życia właśnie Ezio, czy z życia Cassandry, która w moim przypadku była Aleksiosem, bo wybrałem męską postać, czy z życia Conora. Raczej to jest pretekst, żeby odwiedzić tych bohaterów, odwiedzić te różne epoki, ale przyznam, że to działa. Dla mnie osobiście największą rzeczą, która robi wrażenie w grach VR jest to. Że mogę zobaczyć w zupełnie innej skali te miejsca czy te postaci, które yy, yy, znam prawda, z yy, gier na konsole czy z pc znam z płaskiego ekranu. To trzeba po prostu zobaczyć w yy, goglach, żeby to poczuć. Żeby z... To jest coś, co ciężko jest nawet pokazać na wideo i opisać wam słowami. Yy, wrażenie tego monumentalizmu, chociażby budowli. Tak? Yy, grę zaczynamy jako Ezio w pomieszczeniu i zachwyciło mnie, chociaż jest to wiadomo, uproszczona trochę grafika, zwłaszcza, że ja gram na tym okulusie dwójce, czyli nie jest to pełne pełna możliwości tejże gry. A jednocześnie y, bawiłem się różnymi przedmiotami, które były w pokoju, wyjrzałem sobie przez okno, y, zobaczyłem przechodniów, którzy chodzą. A że niedawno grałem w Assassin's Creed 2, właśnie na Switchu, sobie ogrywałem, przypominałem tę trylogię Ezio, to y, pomyślałem sobie, kurczę, no, zupełnie inne wrażenie. Momentalnie się zatopiłem w ten świat. Podobnie było w Grecji. Chyba Odyssey to jest jeden z moich ulubionych asasynów, więc niesamowity sentyment nie uderzył. Jak tylko usłyszałem ten motyw przewodni przearanżowany, bo tutaj wszystkie motywy z tych trzech gier się pojawiają w innych aranżacjach, więc dla kogoś, kto bardzo lubi serię Assassin's Creed, to, to jest takie, taka sentymentalna podróż, bardzo fajna. No i oczywiście najważniejsze jest gameplay. I szczerze mówiąc, działa tutaj. Prawie wszystko tak, jak powinno, a o tym, co nie działa, też będę mówił. Gra, tak jak każda Assassin, opiera się o kilka elementów. Po pierwsze poruszanie się. Musimy poruszać się po dachach. Właściwie nie musimy, ale raczej jest to wskazane. Wspinamy się i musimy robić to dosłownie. W Assassin's Creed prawda, wciskamy sobie jeden przycisk, wychylając gałkę w jakimś tam kierunku, wybieramy sobie ścieżkę i możemy sobie prawda, Wspinać się do woli na, na wysokie budynki, nie ma żadnych problemów, możemy sobie przeskakiwać i wszystko działa to płynnie i bez wysiłku. Teraz dopiero możemy się poczuć, jak taki biedny ECO mm, musi się namachać, żeby wspiąć się gdzieś na dach. Yy, chociaż oczywiście są tu pewne ułatwienia, na przykład w trybie parkuru wystarczy, że wciśniemy jeden przycisk. Gdy biegniemy i postać automatycznie podskakuje do najbliższych jakichś belek, prawda, różnych krawędzi, na, na które może skoczyć, jeśli są w zasięgu, no ale już takie podciąganie się czy, prawda, wchodzenie po drabinach wymaga to machania rękami i potrafi nawet zmęczyć przy dłuższej sesji. A o tym, że ta gra jest niezła, jest naprawdę wciągająca, niech świadczy fakt, że za każdym razem mm, Totalnie traciłem rachubę czasu i okulus mnie gdzieś tam informował, że w ciągu jednej sesji cały swój limit powiedzmy kalorii dzienny, który tam sobie ustawiłem na ćwiczenia, już wykorzystałem tak i że nie wiem, może powinienem sobie zrobić przerwę, tak, bo już tam gram półtorej godziny czy, czy, czy dłużej ciągiem, a zazwyczaj też tak jest, że jednak w tych grach VR sobie muszę robić przerwy, bo, no bo to jest jednak trochę obciążające dla, dla oczu i dla głowy. Na plus właśnie też trzeba w tym tytule podać fakt, że ma bardzo dużo tych różnych ułatwień, takich komfortowych, tak zwanych. To znaczy, począwszy od winiety, która może być dookoła ekranu, żeby prawda, mniej się kręciło w głowie, poprzez to, że możemy się poruszać zarówno płynnie kamerą, jak i tymi skokami, taką teleportacją, ale też jest coś, czego jeszcze nie widziałem w grach VR, czyli Tryb dla ludzi z lękiem wysokości, to znaczy możemy sobie wyświetlić taką, jakby siatkę, taką podłogę, która zawsze gdzieś tam jest pod nami, i nawet jeśli stoimy na dachu, to sprawia to wrażenie, że no, nie, 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 nie wpadniemy w tą przepaść. Ja osobiście mam trochę lęk wysokości, ale bez tego sobie spokojnie radzę w tej grze. I nawet mam wrażenie, że ta gra mi trochę pomogła, bo ostatnio, gdy wychodziłem na balkon, to nie kręciło mi się w głowie aż tak bardzo, więc. Y może tak być, że Assassin's Creed Nexus VR może kogoś z ręku wysokości wyleczy, chociaż nie radzę oczywiście próbować wspinać się gdzieś w prawdziwym życiu tak? mimo tego, że tutaj na dachu kościoła byłem i skakałem do stogusiana, bo oczywiście też tak tutaj się robi trzeba ręce rozłożyć na boki wcisnąć przycisk i wcisnąć przyciski. wykonujemy skok wiary jak na prawdziwego asasyna przystało mamy oczywiście ukryte ostrza, które musimy wyciągać odpowiednim ruchem nadgarstka przy okazji wciskając przycisk. Ezio i konor mają ostrza podwójne, Cassandra ma ostrze jedno, co można dzięki temu można wywnioskować, że tutaj dzieje się to już po fabule wątku głównego Odyssei, prawda? Już po Dieci. Co jeszcze? Yy, mamy oczywiście gadżety. Mamy noże do rzucania, mamy bomby. Yy, Cassandra i konor yy, mogą używać łuku i mechanika strzelania z łuku też jest bardzo fajna. Odkryłem też, że Konor może rzucać Tomahawkiem, czego nie mógł robić w grze. Yy, a tutaj, tutaj można i można trochę to eksploatować, bo ten Tomahawk zawsze się pojawia potem w naszym ekwipunku. Więc, jeśli nie mamy akurat noży pod ręką, to, to jest to bardzo przydatne. Gra nie jest zbyt trudna, chociaż przeciwnicy nie są głupi jak buty, szukają nas. Jeśli coś tam zauważą, na przykład zwłoki swojego kolegi, to, to, to strażnicy wszczynają alarm zaczynają nas szukać, więc są. Trochę powiedzmy mądrzejsi niż w tych starych asasynach, nie są aż tak mądrzy, jak w tej najnowszej odsłonie Miraż czy w Walchali, gdzie oni już faktycznie tam trochę się lepiej organizowali. Ale to i dobrze, tak? bo gra jest dosyć przyjemna naprawdę daje to dużą satysfakcję, jeśli gdzieś powiedzmy na jakiś dach, przechodzimy do krawędzi, widzimy, że ktoś tam krąży na dole, bo infiltrujemy jakiś wiem, obóz czy jakoś tam, nie wiem, fragment miasta, gdzie nie powinniśmy się kręcić, zeskakujemy, wcześniej wiecie, przygotowując to ostrze i wykonujemy ruch ręką, żeby tam dźgnąć. Trzeba to po prostu przeżyć. To jest zanurzenie się w świat Assassin's Creed'a, yy, więc za fanów serii myślę, że jest to pozycja obowiązkowa, pomimo pewnych nie bo takowe jeszcze tutaj oczywiście są. Yy, przyznam, musiałbym to sprawdzić jeszcze raz, bo ja grałem już dość mocno przed premierą yy, i bywały takie momenty, że gra nie wykrywała yy, poprawnie moich ruchów w trakcie spinaczki, yy, kiedy na przykład tam chciałem przeskoczyć z belki na belkę. Yy, tak wymachując rękami w bok, to po prostu bez przerwy spadają w przepaść i, i dotarłem do momentu, że myślałem, że po prostu tej gry nie, nie, no nie przejdę dalej. Że to jest zbyt zbagowane i się trochę załamałem, bo miałem momenty słuchać takiego zachwytu, naprawdę, że to wszystko świetnie działa. Czy walka, wręcz, w której możemy parować, odbijać ataki przeciwnika, tak i, i tak dalej. Czy ta wspinaczka, właśnie. A potem nagle takie, były takie momenty, że nie mogłem przejść, i było to dość mocno frustrujące. Ale. Ostatnio jak odpalałem i już jako konor miałem podobny moment, że musiałem tam gdzieś się dosyć mocno wspinać, to już tego problemu nie było, mimo tego, że siedziałem w trochę mniej komfortowej pozycji w ogóle. Nie miałem takiej możliwości tak, bo nie siedziałem na krześle, tylko na kanapie, więc nie mogłem tak wymachiwać rękami i tym razem to działało, więc no, prawdopodobnie po, po drodze wyszedł jakiś patch trochę tam poprawiono. Aczkolwiek uczulam, że trzeba mieć troszeczkę cierpliwości do tych sekcji wspinaczkowych. Na szczęście można je trochę oszukiwać. To znaczy, jeśli na przykład gdzieś gra od nas wymaga, że idziemy po Gzymsie bokiem i musimy machnąć rękami w bok, tak, żeby się puścić tego Gzymsu, przelecieć gdzieś tam i chwycić innego Gzymsu gdzieś obok, czy trochę tak jak w serii Prince of Persia, no i to jest to taki standardowy ruch, powiedzmy po, po Gzymsach używany przez, przez Nightana Drake'a czy właśnie w uncharted czy właśnie w Assassinach przez naszych bohaterów i bohaterki no to tutaj miałem faktycznie z tym ruchem problem, ale mogłem to eksploitować, bo na przykład z drugiej strony gdzieś tam była jakaś drewniana belka, po której mogłem jak małpa po prostu się w, 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 ręka, prawda, prawa, lewa prawa, lewa po prostu jak na w, jakąś palmę po prostu wleźć i ominąć całą taką trudną sekcję platformową, więc ta gra też daje tą taką swobodę i przyznam mi się osobiście to podobało, ponieważ tutaj nawet taka prosta czynność, jak wleżenie gdzieś na dach, zeskoczenie i dźgnięcie strażnika bez wszczynania alarmu w całym obozie, stanowi pewne wyzwanie i to jest fajne, bo nie jest taki banalnie prosty ten Assassin's Creed, pomimo tego, że są pewne uproszczenia. To mi się bardzo podobało. Kolejną rzeczą jest to, że Dodano tutaj pewne elementy, oczywiście, związane z interaktywnością tego świata. To znaczy, możemy chwytać różne przedmioty, możemy nimi ciskać. Wiar bez robienia głupot, typu nie wiem, zabrania komuś miotły i pacania go po głowie nie byłby dobrym Wiarem. Takie, że też muszą być, żeby ten świat był immersyjny. Nie ma może tych przedmiotów aż tak dużo, ale są i możemy je wykorzystywać do odwracania uwagi przeciwników, wybijania ich tam gdzieś z miejsc, gdzie patrolują. Jest to fajne i, i działa to spoko właśnie. Mamy, jak już wspominałem, gadżety, mamy noże, mamy łuk, mamy też zagadki różne, y, y, t, raczej proste, ale przez to, że wykonujemy w pierwszej osobie, to y, to takie poczucie eksploracji tutaj jest. Jaż mi się wymarzyła taka gra z y, Indianem Jonesem, albo właśnie Uncharted na przykład. co Sony mogłoby się szarpnąć na, na VRze w gra Uncharted z zagadkami, ze strzelaniem, ja bym to widział tutaj w Asasynie był taki moment po prostu w świątyni Apolla, że musiałem umieszczać różne przedmioty na, na statuach i tak się poczułem, no trochę jak Indiana Jones, kiedy otworzyło się przejście pod podłogą plus jeszcze do tego oczywiście właśnie te sekcje platformowe z jakimiś tam kolcami, pułapkami bardzo fajnie, pomimo tego, że miałem tam właśnie te problemy z, z powiedzmy z chwytaniem tych krawędzi, granie do końca to rejestrowała. Myślę, że to też będzie naprawiane w paczach, jak już wspominałem, chociaż no, uczulam, że jeśli ktoś nie ma zupełnie cierpliwości, łatwo traci cierpliwość, no to tutaj może się przy tej grze trochę zdenerwować. Od strony audiowizualnej jest jak widzicie, uważam, że jak na możliwości meta-questa 2, ta gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze zwłaszcza modele postaci, przedmioty z bliska. Na trójce z tego, co widziałem, wygląda jeszcze lepiej, ale będę jeszcze nagrywał, myślę, porównanie, bo planuję sobie w grudniu sprawdzić pod choinkę MetaQuest 3. Jest to niewątpliwie jedna z najładniejszych gier do MetaQuesta. Obok Resident Evil 4 VR chyba najładniejsza. Pomimo tego, że gdzieś tam te tekstury takich rzeczy gdzieś tam w oddali, typu, nie wiem, jakieś statki w, zacumowane w Bostonie, to potrafi wyglądać trochę surowo. No to jednak z bliska wygląda to bardzo, bardzo ok. Podoba mi się też to, że pełne ciało razem z butami, ze wszystkim naszego bohatera widać, więc przeskakując nad dachami możemy spojrzeć w dół i nie jesteśmy jakąś tam głową, która szybuje w przestrzeni, tylko widać całe to oprzyrządowanie. Wszystkie ruchy typu wyciąganie ekwipunku, noży, łuku, nakładanie strzały z, z nacięciwe, to akurat wszystko działa bez zarzutu. Tak naprawdę problemy miałem tylko trochę ze wspinaczką czasami i zwłaszcza jak się wspinamy, jest ten moment, kiedy już mamy krawędź i musimy, prawda, przejść z trybu wspinania na to, żeby po prostu wejść na wiem, czy jakiś, jakiś podest czy jakiś daszek, czyli wykonać taki ruch wypychając w dół e, prawą i lewą rękę, jakiś tam na wysokość pasa. No nie zawsze mi to rejestrowało i, i, i spadałem, co potrafiło być bardzo frustrujące, ale y, no, takie, takie ruchy też miał, widziałem w innych grach VR, bodajże w The Walking Deadzie właśnie, Science and Sinners i też nie najlepiej to tam działało, więc myślę, że to jest raczej problem chyba samego Oculusa, Questa, który y, najlepiej sobie radzi, kiedy mamy jednak ręce w Polu widzenia tych kamer, które są zamontowane na, na urządzeniu. Jestem ciekaw, czy na trójce by to lepiej działało, bo te kamery też tam są lepsze, lepiej sobie radzą w tej przestrzeni. Sprawdzę i też w tym dodatkowym materiale, który na pewno będzie krótszy niż ten, Wam powiem. Do tego mamy całkiem fajne zagadki, różne raczej takie manipulacje. Powiedzmy, hakowanie, które się odbywają w tej warstwie współczesnej w Asasynie. Szkoda, że tutaj MetaQuest nie bardzo pozwala na nagrywanie pokoju, bo na tym gameplayu, który tutaj widzicie, te sceny, powiedzmy, hakerskie, one są na czarnym tle. W praktyce to jest półprzezroczysty interfejs nałożony na obraz. Podgląd tego, gdzie gramy, i jest to niesamowicie imersyjne doświadczenie. W sensie czułem się jak jakiś haker, jak jakaś scena dosłownie z Johnnego Mnemonika, czy jakiegoś raportu mniejszości. Wiecie, film science fiction z takim mieszanym interfejsem, rzeczywistością rozszerzoną. Mimo tego, że ten Oculus Quest 2 akurat ma tylko na czarno-biały ten podgląd otoczenia, bo to są kamery na podczerwień, w trójce pewnie to. Jeszcze lepiej by wyglądało. Jak widzicie, moje doświadczenia z Nexusem są naprawdę pozytywne, pomimo tego, że gra potrafi być troszkę frustrująca, gdy nie chce wyłapać tego, co, 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 co robimy, ale gdy wyłapuje, to naprawdę daje niesamowitą satysfakcję i bardzo po, po, pozwala się wczuć te postaci. Jest to unikalne doświadczenie. No, na trailerach są były takie rzeczy, że możemy, nie wiem, zaskoczyć komuś na głowę, prawda, z ostrzem i rzucić nożem w drugiego strażnika. I jak najbardziej to jest wykonalne czy nożem, czy to ehm, Przypomniało mi to najlepsze scenki z, z, z tych gier i chciałbym zobaczyć więcej, Szczerze mówiąc, sobie pomyślałem, że ten temat, ten Nexus, on powinien być rozwijany. Ja bym chętnie zobaczył DLC jeszcze z innymi postaciami, chciałbym jako Edward Kinway y, popływać na przykład okrętem, albo no tutaj już jako Connor sprawdzałem i wspinałem się na zacumowane statki w Bostonie i patrzyłem, co tam, jak wygląda fragment miasta z bocianiego gniazda. Y, można by było też, prawda, y, poeksplorować temat Walhali, czy wspinać się na piramidy. Y, na no, asasynów było sporo i... Y, y, czy chociażby właśnie zajrzeć do Bagdadu z, z najnowszej odsłony y, y, to no, jest temat rzeka i myślę, że każda z tych gier jako taki epizod wiarowy by się fajnie odnalazła. Zaskoczyło mnie też pozytywnie to, że tu jest naprawdę sporo przechodniów. To znaczy, chociaż poruszamy się po wycinkach tych miast, nie są to tak duże lokacje, jak w z tych właściwych asasynach, no to, to są raczej takie huby. To fajne jest to, że ten, ten ruch jest gęsty, że możemy się potykać o tych przechodniów, i faktycznie jest to dosyć wiarygodne. Można się zatrzymać, popatrzeć, co oni tam robią, o czym rozmawiają. Są oczywiście, jak na Asasyna przystało, takie, powiedzmy, informacje historyczne, takie różne ciekawostki. To też dobrze działa. Więc jest tutaj sporo Asasyna w Asasynie. Wiadomo, popularnie to nie będzie jakoś odkrywało niesamowitych tajemnic, których nie znamy już z poprzednich części, bo nie może, bo to jest spin-off, ale jest to bardzo sympatyczny spin-off. Jeśli lubicie serię Assassin's Creed i yy, macie meta questa dwójkę lub trójkę, to nie ma się co zastanawiać, nie zawiedzicie się, kupujcie. Jeśli chcielibyście kupić gogle tylko dla tej gry, to bym powiedział, że dla jednej gry to nie warto nigdy gogli raczej kupować, chyba że lubi się gadżety, tak jak ja, no to wtedy dla, dla każdej fajnej gry warto kupić. Ale w, po, w połączeniu jeszcze na z Resident Evil 4 VR to uważam, że tak, że, że to są takie gry, te obie na przykład to są już gry, dla których warto mieć meta-questy. Zwłaszcza, że też będzie San Andreas w wersji VR, to też nie bardzo ciekawi, co z tego wyjdzie. Nie jest to najlepsza gra VR, powiedzmy, w jaką kiedykolwiek grałem. Jest, plasuje się wysoko. Chyba na pierwszym miejscu jest Half-Life Alex no ale to jest na ta, więc yy, i trzeba mieć naprawdę porządnego peceta, żeby to odpalić więc powiedzmy yy, to jest poza, po, poza kategorią, a jeśli chodzi o gry dostępne na Meta Questa, no to dla mnie na pierwszym miejscu jest Resident Evil 4 VR ale ten Assassin myślę, że spokojnie już możesz powalczyć o drugie miejsce z, na przykład z The Walking Dead, Science and Sinners yy, a pod kątem w ogóle feelingu takiego w immersji to to, 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 to nawet i ex z tym Residentem Powiedzmy, Resident jest bardziej jest dłuższą grą i więcej jest gry w grze, ale jeśli chodzi o zanurzenie się w ten świat i wiarygodność tego świata, no to asasyn robi yy, spore wrażenie. Więc yy, ja ze swojej strony polecam pomimo tych pewnych wkurzających elementów, ale słuchajcie, jeśli miałem tyle samo zaparcia właśnie żeby przez te wkurzające momenty, kiedy spadałem i tam się nie mogłem chwycić. Jeśli miałem tyle za Zaparcia żeby to przejść, to znaczy, że gra mi się podobała, bo nagrodą było to, że gdzieś tam odblokowałem kolejny element ekwipunku albo mogłem właśnie wleźć do jakiegoś, jakiejś zastrzeżonej strefy i pomęczyć tych biednych strażników, prawda? Czy odwracając ich uwagę, rzucając tam czymś, czy, 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 czy po prostu ordynarnie zeskakując im na głowę. Były takie momenty, że po prostu się zatrzymywałem i patrzyłem. No, chyba najbardziej w tej Grecji, bo jakoś dla mnie Odyssey jest grą, do której mam duży sentyment. Wiem, że niektórzy gracze tej części nie lubili, bo mówili, że trochę jest za duża. Mi się bardzo podobała, mam w niej platynę, i jak tylko usłyszałem ten motyw przewodni, i zacząłem oglądać te greckie rzeźby to jakoś tak się poczułem dosłownie jak w domu. Tak normalnie aż poczułem jakby gdzieś to słońce greckie mi tam przypykało prawda głowę i wiesz, się gorąco zrobiło sobie się super, naprawdę świetne doświadczenie i no to jakiego jest możliwe tylko na wiarze Więc no, polecam pomimo, pomimo tych pewnych niedociągnięć, które pewnie podejrzewam, że zostaną poprawione, zwłaszcza, że to nie jest jakby Zawsze, bo jako konor miałem dużo mniejsze takie problemy, bo tego, że też właziłem w jakieś miejsca takie, gdzie nie powinienem do końca być, typu. na przykład na ten statek, tak? Wlazłem na, na, na czubek i, i było ok, Więc problemy tak naprawdę największe miałem tylko u Kasandry w tej świątyni Apolla, bo tam, tam to faktycznie aż kombinowałem ze zmienianiem, ze zmienianiem ustawień, bo, bo się puszczałem tej krawędzi, ona trochę tam się nie chciała chwytać, było to trochę frustrujące, Yy, ale pomijając to, no to naprawdę yy, Assassin's Creed Nexus VR to jest bardzo fajne doświadczenie. Yy, I tyle. Chyba. Będę się zbliżał do końca tego materiału, który był taki, no, taką luźną gadką, ale myślę, że też nie ma za dużo materiałów vr na YouTubie. Yy, może to będzie dla Was jakiś, yy, jakaś wskazówka, czy warto tę grę kupić. Przede wszystkim możecie zobaczyć, jak ona działa. Jest tu spora takich różnych fajnych, pomniejszych interakcji, na przykład minigierka z um, otwieraniem zamków, której na początku totalnie nie potrafiłem załapać, albo właśnie było coś nie tak, bo to było jeszcze przed patchem, powiedzmy, jak grałem to u Cassandry z kolei u Konora um, już um, mógłem się bardzo szybko włamać do wszystkich zamków i do, do dużą satysfakcję, bo jedną ręką wpychamy um, jedną część. Um, tego powiedzmy, zestawu wytrychów, drugą kręcimy w zamku. No fajnie, fajnie, wszystko to działa. Bardzo mi się generalnie Nexus VR podobał. Chciałbym więcej i nie mogę się doczekać już mojego MetaQuesta trójki, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało jeszcze lepiej bo właśnie chce zrobić upgrade m.in. dla tej gry, co też o tym świadczy, że ona jest chyba naprawdę przyzwoita. No, w swojej niszy na pewno godna polecenia. Ciekawe, czy to wyjdzie na, na PlayStation VR kiedyś, no ale wiecie, Resident Evil 4 VR też nie wyszedł. Mówię o tym nie o remake'u, tylko mówię o tym yy, meta questowym. To są chyba tytuły na wyłączność, robione wspólnie z metą, więc... Yy, Niestety, niestety, obawiam się, że nie wyjdą, że będą tylko na Meta ale to jest fajne urządzenie i naprawdę warto je mieć. Zwłaszcza jeśli też się gra na PC, bo wtedy można go przypominam, używać jako y, gogle też PC-towe. No ale teraz już trochę schodzę na inny temat. Y, spodziewajcie się też recenzji Meta Questa, trójki, jak już y, kupię. To jest zabawne, bo kupiłem dwójkę, miałem zrobić recenzję dwójki i dwa lata już ją mam i nie zrobiłem. No ale właśnie to, to jestem ja. Nie mam po prostu czasu, niestety. W każdym razie jeszcze raz Wam dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. To jest dla mnie najważniejsze. Używajcie śmiało Adblocka, jeśli używacie. To, co teraz YouTube wyprawia z reklamami, to jest szczyt wszystkiego. Dla mnie jest najważniejsza interakcja. Piszcie komentarze dajcie łapkę w górę, dajcie po prostu znać, że żyjecie, że widzieliście ten film i czy wam się podobał lub nie zapraszam też do dyskusji, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak się w to gra właśnie, czy jakieś tam rzeczy związane z dostępnością czy z zawrotami głowy na wszystko staram się, postaram się odpowiedzieć bo wiadomo, to są, to są takie gry, których jak oglądamy czyjś gameplay, to nie do końca potrafimy poczuć czy, czy to nam podejdzie, czy też nie więc chętnie pomogę, jeśli zastanawiacie nad zakupem ja osobiście serię Assassin's Creed bardzo lubię i cieszę się też, że po przygodzie w Bagdadzie, w Mirażu, w którym swoją drogą zrobiłem calaczka, co świadczy o tym, że gra mi się też naprawdę podobała. Teraz mogłem wrócić do, zarówno do Konorek, i do Kassandry, jak i do Ezio. Super sprawa. I Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie. Cześć. Miłego dnia, wieczoru. Nie wiem, o której godzinie to oglądacie. Cześć, cześć.